Proszę Państwa, serdecznie witam z Medyki. Przygraniczna miejscowość. Tuż tu za nami granica z Ukrainą. Miały się te półfinały odbyć w Przemyślu, ale problem z halą Posiru, gdzie odbywają się eliminacje do Mistrzostw Europy w tańcach towarzyskich, nie pozwolił na rozegranie tam półfinałów. Ale widzimy, jak piękna ta hala jest. To jest nowa hala sportowa w szkole z widownią. Naprawdę niczego tutaj nie brakuje. Cztery szatnie, każda drużyna ma swoją szatnię. Odległości od linii końcowych do ścian bardzo dużo miejsca. No jedynie co, może nie ma parkietu, ale wiele, wiele już takich hal jest tą nawierzchnią taką. I rozpoczynamy, proszę Państwa, mecz inauguracyjny, te półfinały tutaj w Przemyślu pomiędzy UKS 7 Tref Sopot, żółto-czarni, a Jagiellonką Warszawa. UKS Jagiellonka Warszawa w swoich błękitno-granatowych strojach. Będziemy się starać jak najwięcej nagrać, bo niestety nie ma transmisji live wideo, także że Państwo mogą obejrzeć mecze tutaj za pośrednictwem mojego kanału na YouTube Zbyszek Fryna. Serdecznie zapraszam, już zbliżam się do 10 tysięcy filmików. Może akurat na tych półfinałach przekroczę barierę 10 tysięcy. No proszę Państwa, co tu dużo będziemy mówić. Drużyna Trefla Sopot, mistrz Pomorza, bez porażki. W ćwierćfinale także wszystko wygrywa. Jagiellonka Warszawa, mistrz Mazowsza, ale tam były porażki jakieś na Mazowszu. No i po dwóch dogrywkach Jagiellonka przegrywa w Szczecinie i dlatego ląduje tutaj na tych półfinałach w Medyce, w Przemyślu. Grupa, proszę Państwa, o której mówią, że grupa śmierci, a tak naprawdę zobaczymy. Walda, punkty. Te punkty Sebastiana Waldy dla Trefla Sopot i znowu przechwyt Waldy. Jest to aktualnie jeden z najlepszych zawodników, proszę Państwa, Sebastian Walda w pierwszej minucie meczu daje danka. Brawo Sebastian, pozdrawiam rodziców, pozdrawiam Sopot. Proszę Państwa, nie tak dawno Sebastian Walda otrzymał przepiękną nagrodę. Otrzymał nagrodę MVP Superfinału Ebla. Europejska Liga Młodzieżowa. Po raz pierwszy Polacy wygrywają Pomerania i Sebastian Walda w tym wielkim finale w Szuchowie sięga po złoto i MVP. Dzisiaj pokazał, że na pewno jak najbardziej na to zasłużył. Wiem, że ma rekordy punktowe. Potrafił rzucić czasami więcej punktów niż przeciwna drużyna sam. W jednym meczu na Pomorzu rzucił 55 punktów, gdzie przeciwnicy rzucili 52 punkty. Ale ja tu będę więcej mówił o sylwetkach zawodników, których znam doskonale z turniejów. I kontra i pierwsze punkty są dla Jagi. Cezary Karpik. Będę mówił Jaga, bo tak potocznie mówią na Jagiellonkę. Jaga gra, Jaga jest w Przemyślu. Na pewno będzie walczyć o awans do wielkiego finału. I myślę, że tutaj będą ciekawe mecze. Tych wszystkich meczy będzie 6 pojedynków. I kolejny zawodnik też z medalem superfinału, Mochnacz, zdobywa punkty. Szybka kontra, ale piękny blok. A blokiem popisał się zawodnik Trefla Sopot z numerem 8 Michał Pawlak, zablokował. 6-2 prowadzi Sopotski Tref. I oczywiście dopingują z ławki. A wiemy, proszę Państwa, że Tref Sopot nie tak dawno w juniorach zdobył złoty medal. Ciepło na dworze, około 30 stopni, w hali też trochę
mamy speakera, który wszystko tutaj nam przedstawia, co się dzieje na boisku. Oczywiście komisja, sędziowie, opieka medyczna, statystycy, to wszystko jest. Ja muszę nagrywać, starać się nagrywać z drugiej strony. A na widowni oczywiście pan Puchalski i pani Banaszak. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie na turniej półfinałowy do was. SKM dziękuję. Myślę, że będziemy mogli to wszystko pokazać kibicom, jak to naprawdę to wygląda. Dziękujemy, że przyjechałeś. No, pan trener Puchalski także obserwuje jako trener selekcjoner kadry Polski, zawodników wszystkich. Jak się tutaj spisują, zawodnicy doskonale wiedzą, znają pana Puchalskiego. Także, że niedługo 48 zawodników na początku lipca wyjedzie do Białej Podlaskiej, by tam już być na pierwszym naborze do szerokiej kadry Polski. To tyle z moich pierwszych spostrzeżeń. Proszę państwa, do usłyszenia, do kolejnego filmiku.